Myślę, że rozstrzygnięty został plebiscyt. Jurorzy podjęli decyzję co do przyznania nagród. Zapraszam jurorów na scenę. Szanowni Państwo, jury w składzie Aldona Komur, Tomasz Traczyk oraz Łukasz Dębski wybrało następujące przedstawienia z okazji 10. jubileuszowego już tutaj spotkania. Dyplom Bajarza dla Emilii Kazimierskiej za opowieść o wiedźmie, paskudnicy i latającym smoku. Zapraszamy na scenę. Gratulacje. Zdjęcie. Zosia Tyrek za opowieść Smor wegański. Zapraszamy. Zosia na prezydent. Chcę przypomnieć, że to są nagrody równorzędne, więc niejako trzy pierwsze miejsca. Oraz dyplom Bajarza dla Krystiana Wertki za opowieść Legenda o smoku Wawelki Dementi. Fantastyczny tekst i wykonanie. Gratulujemy. Jeszcze nagrody. Ponieważ obrady były bardzo burzliwe, postanowiliśmy też przyznać wyróżnienie dla Szymona Wrabca, historia Jakuba Sierocznika. Zapraszam. Teraz pora na nagrody. Teraz kolej na jury dziecięce. Poproszę dwójkę jurorów ze szkoły 47, to znaczy pojedynczą, 47 i z 15. Zapraszam tu do mnie. Dyplom Bajarza dla Szymona Wrabca za opowieść historię Jakuba z Sierocińca. Dobrze, następnych jurorów poproszę, żeby było sprawiedliwie, ze szkoły 34 i ze 109 teraz. Zapraszam Was serdecznie, kochani, a poproszę jurorów ze szkoły 34 i 109. Dyplom Bajarza dla Zosi Tyrek za opowieść Smok wegański. I zostali nam jurorzy ze szkoły w Kamieńcu i od Emilki. Ktoś z gości? Zapraszam. Dyplom Bajarza dla Emilii Kazimierskiej za opowieść o wiedźmie paskudnicy i latającym smoku. Brawo, brawo, brawo. Wszyscy bajarze na scenie. Moment dla autora reportera. Na zdjęcie z jurorami. Ja chciałem powiedzieć, zwrócić Państwa uwagę na dużą jednomyślność naszych gustów nawzajem. Ponoć po to właśnie powstało jury dla dzieci i osobne jury dla dorosłych, ponieważ były kontrowersje w latach ubiegłych, a w tym roku ci nagrodzeni zarówno przez jedno, jak i drugie jury to są te same osoby, więc myślę, że możemy sobie pogratulować wszyscy dobrego gustu. Dziękujemy. A i zapraszam jutro nagrodzonych na warsztaty. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za to, że kochacie baśnie, kochacie książki, że czytacie je z dziećmi. Myślę, że to bardzo ważna sprawa. 10. Festiwal Bajkopisarzy. Niniejszym gala jest zakończona. Jutro warsztaty. Zapraszam do udziału w konkursie w przyszłym roku. Dziękujemy.